Ugoda Kurukowska z 1625 roku ustalała rejestr kozacki, który miał objąć 6000 ludzi, a sporządzić miał go ówczesny hetman zaporowski Michał Doroszenko. Na początku 1626 roku powstał wspomniany rejestr, jednak poza nim znalazło się około 40 000 zdolnych do walki kozaków. Wkrótce Mołojców wypisanych z rejestru zaczęto zwać wypiszczykami, którzy zostali praktycznie zrównani do pozycji chłopów. Nierejestrowi odgrażali się, że zwrócą się do cara, by ten bronił ich przywilejów, oraz uważali rejestrowych za zdrajców sprawy kozackiej. Wysłano poselstwo do króla, by ten zwiększył żołd, subwencje na broń i amunicję oraz wypłacił odszkodowanie za zniszczone majątki. Jednak władca zignorował kozaków. W tym samym czasie część rejestrowych wspierała wojska kwarciane pod wodzą hetmana koronnego Koniecpolskiego, odpierając najazdy Tatarów na województwo ruskie. 20-tysięczna armia ordyńców utworzyła obóz pod Tarnopolem, a czambuły tatarskie docierały aż do Łódzka i Lwowa. Przez 10 dni orda spustoszyła ponad 230 wsi i 24 miasteczka. Gdy zjawiły się siły koronne, główna armia tatarska uciekła przez Halicz do Mołdawii. Rozbito za to straż tylną wojsk Hana. Kozacy mieli w tym swój udział, więc tym razem postanowili wysłać poselstwo do Koniecpolskiego, jednak ten odesłał ich do króla, a król z powrotem do Koniecpolskiego. Tym sposobem poselstwo spełzło na niczym. Wkrótce hetman koronny z większą częścią wojsk kwarcianych oraz kilkoma oddziałami kozackimi został odesłany na północ, gdyż Szwedzi pod wodzą Gustawa Adolfa zaczęli odnosić sukcesy na Pomorzu. Na straży południowej granicy pozostało tylko 2000 wojska pod wodzą strażnika koronnego Chmieleckiego. Tatarzy postanowili wykorzystać tę sytuację. Ruszyli na ziemię polskie, zachęcani dodatkowo przez Gustawa Adolfa, który obiecał, że jeśli zasiądzie na tronie w Warszawie, będzie wypłacał im trzykrotnie większe kontrybucje. Orda Krymska i Nogajska, licząca około 15 000 ludzi, wpadła na ziemię ukrainnę i rozłożyła się pod Białą Cerkwią. Chmielecki szybko zebrał 5000 oddział, w tym 1500 kozaków zaporowskich pod wodzą Michała Doroszenki. Najpierw zaatakowano obóz tatarski, po czym skierowano się na rozproszone czambuły, które ścigano za wzięcie. Wojska ordy zostały rozbite, a jeńce i łupy, które do tej pory zdążyli zagarnąć, zostały odbite przez wojska koronne. Tatarzy stracili około 1000 ludzi, Polacy tylko 40 żołnierzy. Na początku 1627 roku zaporożcy wysłali kolejnych posłów do króla, przedstawiając długą listę postulatów. Między innymi proszono o możliwość uzupełnienia rejestru, gdyż wielu Mołojców padło w walkach z Tatarami. Aby ukazać swe oddanie sprawom Rzeczpospolitej, kozacy przyprowadzili ze sobą grupę pojmanych ordyńców podczas walk na pograniczu. Zygmunt Waza powściągliwie podziękował zaporożcom za walkę z Tatarami, ale jedyne co obiecał, to zapłatę dodatkowych 10 000 złotych za szkody przez nich uczynione. Pieniędzy nie wypłacono, więc we wrześniu do Warszawy zawitało kolejne poselstwo proszące o zapłatę obiecanej sumy oraz wniesiono skargę na szlachtę polską i ruską, która czyniła wiele szkód kozakom. Sejm jedynie nakazał, by zaporożcy wraz z wojskiem kwarcianym dalej strzegli południowej granicy kraju. Ignorowani kozacy w 1628 roku raz jeszcze wmieszali się w spór dynastyczny na Krymie. Protegowany turecki Kantemir obległ Bachczysaraj, w którym bronił się Szahin Gerej. Zaporożcy ruszyli mu z odsieczą i po ciężkich walkach przerwali oblężenie. W starciach tych zginął hetman Doroszenko, nowym obrano Hryćko Czarnego. Postępujące siły tureckie spowodowały, że kozacy wraz z Szachinem i jego wojskiem wycofali się na Zaporoże. Za milczącą zgodą Zygmunta Wazy w listopadzie 6000 oddział zaporożców wraz z Tatarami Szachina ponownie ruszył zbrojnie na Krym. Jednak wyprawa szybko zakończyła się powrotem, gdyż po drodze zagarnięto ogromne masy bydła i koni, które były pokaźnym łupem. Na wiosnę 1629 roku kozacy kolejny raz ruszyli z Tatarami na Bachczysaraj. Szahin Gerej obiecał im ogromne sumy pieniężne, więc chętnych do walki znalazło się aż 23 000 Mołojców, a dowodził im Taras Fedorowicz. Pod Perekopem poniesiono duże straty, ale posuwano się dalej. Wkrótce jednak liczne wojska Kantemira i Dżanibeka II otoczyły kozaków. Mołojcy skryli się za taborem i aż do nocy dzielnie odpierali kolejne ataki. Kolejnego dnia tatarskie oddziały Gereja przeszły na stronę Kantemira. Powstała tym sposobem luka w taborze, którą od razu wykorzystała jazda przeciwnika. Ogromnym wysiłkiem odparto natarcie Tatarów. Ogień z 1000 rusznic i śmiały kontratak pozwolił kozakom na zamknięcie taboru zapasowymi wozami i tym sposobem uniknięcia zagłady. Bitwa była skończona, ale straty w ludziach dochodziły aż do 5000. Wściekli zaporożcy zabili Mehmeta, brata Szachina, i wrócili do kraju. Na Kresach powstał ogromny zamęt. Tatarzy w odwecie na wyprawy kozackie raz za razem najeżdżali na ziemię polskie. Chmielecki z wojskiem kwarcianym i rejestrowymi odpierał kolejne wrogie ataki. Sicz za to została opanowana przez Wypiszczyków. Z końcem 1629 roku przerwano działania wojenne ze Szwecją. Powróciły więc wojska koronne z kozakami, którzy od razu wszczęli gwałt i grabieże na Wypiszczykach. Gdy Hryćko Czarny próbował opanować zaporożców, ci przekazali mu, że nie uznają go za swego hetmana, a jest nim Lewko Iwanowicz. Hryćko z pomocą Koniecpolskiego chciał, aby kozacy okazali mu posłuszeństwo, a ci, którzy się nie podporządkują, zostaną wypisani z rejestru. Działania te były zarzewiem konfliktu. Sytuacji nie polepszała też cerkiew prawosławna, która wciąż słała uniwersały głoszące o tym, że jest prześladowana przez Polaków. Narastała coraz większa nienawiść do Rzeczpospolitej. Wkrótce kozacy nowym hetmanem obrali Tarasa Fedorowicza, a ten podstępem zwabił Hryćkę, aresztował go i kazał zabić. Wyrok wykonał jakiś Tatar, obcinając byłemu hetmanowi ręce, a potem głowę. Bunt stał się faktem. Rejestrowi uciekli do Korsunia, gdzie stacjonowały wojska koronne. Gdy zjawiły się tam siły powstańców, rejestrowi przeszli na stronę swych pobratymców, a siły Rzeczpospolitej zostały zmuszone do ucieczki. Z dnia na dzień rosła liczba zbuntowanych. Do Mołojców dołączały rzesze chłopów ukraińskich, a wkrótce siły powstańcze liczyły kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wojska koronne były nieliczne, to też prowadzono walkę partyzancką. Obie strony nie przebierały w środkach, posuwając się nawet do mordów na ludności cywilnej. Gdy Koniecpolski zebrał większe siły, zajął Kijów i ruszył pod Perejasław, gdzie stacjonowali powstańcy. Hetman koronny posiadał 6000 żołnierzy polskich i 2000 kozaków rejestrowych. Buntownicy domagali się wydania tych ostatnich, anulowania postanowień kurukowskich i uznania mordu na Hryćce Czarnym za ich wewnętrzne sprawy. Postulaty te były nie do przyjęcia, to też Koniecpolski zajął Perejasław i ruszył na znajdujący się nieopodal tabor kozacki. W warownym obozie pod wodzą Fedorowicza znajdowało się około 40 000 Mołojców wraz ze zbuntowanymi chłopami. 17 maja 1630 roku rozpoczęto oblężenie. Brak ciężkiej artylerii i liczne siły wroga nie pozwalały Koniecpolskiemu na skuteczny szturm na tabor. 1 czerwca hetman koronny na czele 2000 oddziału wyruszył z obozu, by zaatakować rozdzielone siły powstańcze, które grasowały po okolicy. Nie uszło to uwadze Fedorowicza, który postanowił zaatakować polskie pozycje. Kozacy nocą wdarli się do obozu i zdołali wymordować gwardię hetmańską złożoną z synów szlacheckich. Zgarnęli również kilka armat, a powrót Koniecpolskiego spowodował, że bitwa trwała jeszcze przez kilka godzin. Dopiero ulewny deszcz przerwał starcie. Według legendy podczas tego ataku poległo 1000 Polaków. 8 czerwca rozpoczęto rokowania, ale potyczki trwały jeszcze ponad tydzień. W połowie czerwca podpisano ugodę, zwaną potem Perejasławską. Kozacy zobowiązali się zaprzestać ataków na ziemie tureckie oraz zwrócili zdobyte wcześniej armaty. Rzeczpospolita za to ogłosiła amnestię dla buntowników, zwiększyła rejestr do 8000, a miejsce Tarasa Fedorowicza zajął Tymosz Orendarenko. Fedorowicz nie godził się na rozejm i wkrótce ze swymi stronnikami zaczął organizować kolejne powstanie, jednak nie doszło ono do skutku. Sami zaś Mołojcy wkrótce wrócili do pustoszenia terenów tureckich. Ugoda Perejesławska, tak jak zawarta 5 lat wcześniej Ugoda Kurukowska, nie satysfakcjonowała żadnej ze stron, a żywioł kozacki stawał się coraz trudniejszy do opanowania.